Włoski król Wiktor Emanuel III Sabaucki ze względu na swe wojenne sukcesy w wojnie włosko-tureckiej i niski wzrost, zwany Małą Szablą, miał 5 dzieci. Nas interesują 2 pierworodne księżniczki. Jolanda Margarita Milena Elisabeta Romana Maria i Mafalda Maria Elisabeta Anna Romana. W 1907 roku zwodowano pierwszy z 2 bliźniaczych transatlantyków. Na cześć najstarszej córki Emanuela III nazwano go Principessa Jolanda. 22 września o godzinie 12:25 w obecności urzędników państwowych, zagranicznych gości, dziennikarzy i licznych gapiów statek zjechał z pochylni, po czym przewrócił się w porcie, by po godzinie opaść na dno. W katastrofie, na szczęście, nikt nie zginął. Komisja badająca przyczynę zatonięcia stwierdziła, że statek był zaprojektowany prawidłowo, ale zwodowano go z pełnym wyposażeniem, tyle że bez balastu i ładunku węgla, co drastycznie podniosło środek ciężkości, powodując niestabilność jednostki. Principessa Jolanda trafiła na złom, a silnik zamontowano w innym statku. W rok później, 22 października 1908 roku, z pochylni zeszła 2 z księżniczek, Principessa Mafalda. Stoczniowcy pomni wcześniejszej katastrofy zwodowali statek bez nadbudówek i większości wyposażenia. Ostatecznie budowę zakończono w marcu 1909 roku i od tego czasu był on nie tylko największym włoskim statkiem pasażerskim, ale także stał się flagową jednostką Navigazione Generale Italiana. Statek został specjalnie zaprojektowany do rejsów z włoskiej Genui do portów Ameryki Południowej. Na owe czasy była to bardzo luksusowa jednostka. Miała piętrową salę balową, kabiny pierwszej klasy urządzone były w stylu Ludwika XVI, a prędkość podróżna wynosiła 18 węzłów. W czasie I wojny światowej statek został zarekwirowany przez włoską marynarkę wojenną i stacjonował w głównej bazie morskiej Włoch w Taranto. Po wojnie wrócił na swój południowoamerykański szlak i nadal był jednostką flagową włoskiego armatora. W 1922 roku zdetronizowany został przez nowszy i piękniejszy parowiec Giulio Cesare. Od tej chwili Principessa Mafalda miała reputację wyblakłego luksusu i wkrótce miała zostać przeniesiona na krótszą linię z Genui do Aleksandrii. To miał być ostatni oceaniczny rejs liniowca przed zmianą trasy. 11 października 1927 roku z jednodniowym opóźnieniem spowodowanym koniecznością usunięcia usterek technicznych Principessa Mafalda wypłynęła z Genui do Buenos Aires, po drodze planując wejścia do Barcelony, Dakaru, Rio de Janeiro, Santos i Montevideo. Na pokładzie znajdowało się 281 członków załogi, 971 pasażerów, a także 300 ton ładunku, 600 worków z pocztą i 250 000 złotych lirów przeznaczonych dla rządu argentyńskiego. Podróż zaplanowano na 14 dni. Statek był w fatalnym stanie technicznym. W pogoni za zyskami z przewożenia emigrantów do południowej Ameryki nie było czasu na jego remonty. Liniowiec kilkukrotnie zatrzymywał się na Atlantyku, a mechanicy musieli dokonywać napraw silników. W urządzeniach sanitarnych nie zawsze była woda, szwankował system chłodniczy, zdarzały się zatrucia pokarmowe, a wiele ton zepsutej żywności trzeba było wyrzucić. Z wysp Zielonego Przylądka kapitan wysłał telegram do armatora z prośbą o zastępczy statek, ale polecono mu prowizorycznie naprawić jednostkę, zaopatrzyć się w świeżą żywność i kontynuować podróż do Rio.
W epoce włoskiego faszyzmu kapitan nie miał innego wyjścia. Principessa Mafalda znów wyruszyła na ocean. Hucznie świętowano minięcie równika. Był bal, grała orkiestra, były wymyślne potrawy i ogromny tort. Mimo że statek płynął w lekkim przechyle na lewą burtę, powoli zbliżał się do wybrzeży Ameryki Południowej. I pasażerowie, i załoga cieszyli się, że trudny rejs wreszcie dobiega końca. 25 października 1927 roku, w ciepłe, tropikalne popołudnie około godziny 17:15, gdy znajdowali się na wysokości archipelagu koralowych wysepek Abrolos, 80 mil od Salvador de Bahia, dało się wyczuć kilka silnych wstrząsów. Początkowo sądzono, że uszkodzeniu uległa śruba napędowa. Tak było w istocie, ale nie była to cała prawda. Uszkodzeniu uległ także wał łączący silnik ze śrubą. Gorsze było jednak to, że wał uszkodził poszycie statku i woda zaczęła wlewać się do wnętrza. Na domiar złego uszkodzeniu uległy także grodzie wodoszczelne i nie można było ich domknąć. Po 20 minutach kapitan kazał wysłać w eter sygnał SOS. Principessa Mafalda znajdowała się na uczęszczanym szlaku morskim, więc na sygnał bardzo szybko odpowiedziały dwa statki. Brytyjski Empire Star i holenderska Alena. Pogoda była ładna, morze spokojne, tonącemu statkowi asystowały inne jednostki, sytuacja wydawała się zatem opanowana. Na statku wybuchła jednak panika, której nie mogli opanować oficerowie. Niektórzy pasażerowie byli uzbrojeni i siłą próbowali zdobyć miejsca w szalupach. Przechył na burtę uniemożliwiał spuszczenie łodzi ratunkowych z prawej strony, a i nie wszystkie łodzie z lewej burty były sprawne. Emigranci szturmowali także łodzie pierwszej i drugiej klasy, zamiast kierować się na własne. Wśród osób, które pozostały na tonącym statku, przeważały kobiety i dzieci. Jak donosiła prasa argentyńska, pierwsza z szalup wypełniona była załogą, wśród której znajdował się między innymi intendent, oficer odpowiedzialny za część hotelową liniowca. Na pomoc pospieszyły kolejne statki. Pomiędzy nimi a tonącym transatlantykiem kursowały łodzie z rozbitkami. Choć kilka szalup zostało wywróconych przez spanikowany tłum, ostatecznie na pokład Aleny przewieziono 450 pasażerów, Avellona uratowała 300, Empire Star 202, Formosa 151, Rossetti 122 i Moselle 49 osób. Zginęło jednak 314 pasażerów. Wśród ofiar katastrofy był kapitan Julie, główny mechanik oraz dwaj radiotelegrafiści, którzy pozostali na swych stanowiskach do końca. Wszyscy zostali pośmiertnie odznaczeni za odwagę na morzu. Principessa Mafalda tonęła rufą przez 4 godziny i 20 minut. Pojawiły się doniesienia o strzelaninie, rekinach w wodzie, wybuchających kotłach i pobliskich statkach odmawiających pomocy, ale nigdy nie zostały potwierdzone. Nawet dokładna lokalizacja wraku pozostaje dziś kwestią sporną. Katastrofa w owym czasie była największą utratą życia we włoskiej marynarce i największą w historii na półkuli południowej w czasach pokoju. Dziennikarskie śledztwo przeprowadzone w 1956 roku ustaliło, że chociaż liczba ofiar wśród emigrantów była rzeczywiście wysoka, różnica między ofiarami z pierwszej i trzeciej klasy była w rzeczywistości odwrotna niż w przypadku Titanica. Na Principessa Mafalda zginęło 52% pasażerów klasy pierwszej i 28% klasy trzeciej. Los okrutnie obszedł się także z samą księżniczką Mafaldą. Podczas II wojny światowej, po powrocie z pogrzebu wuja w Bułgarii, została aresztowana przez SS za prowadzenie kampanii przeciwko faszystowskiemu rządowi Włoch i wysłana do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie.
podczas bombardowania obozu została poważnie ranna i zmarła na skutek upływu krwi po amputacji ręki. A w następnym podcaście opowiem Wam o szwedzkim okręcie, który miał stać się postrachem flot wszystkich bałtyckich krajów, a szczególnie bardzo silnej wówczas floty polskiej. W dziewiczym rejsie okręt przepłynął 1300 metrów i zatonął. A zatem do usłyszenia!